Dobra, moi drodzy, dzięki EA Changers i zaproszeniu do Los Angeles jesteśmy w stanie pograć sobie przedpremierowo Anthema i właśnie to robimy. Nie wiem, czy można to nazwać, jak to nazwać, nowy dodatek, nowe rozszerzenie gry Kataklizm. To nie jest mój javelin, ja już sobie żabę zieloną zrobiłem, ale rozpocznę ekspedycję. Jest ze mną Kondzio tu z boku. Kondzio, weź tu cię pokaż. I staramy się... Siemano, siemano. Będziemy się starać... Kataklizm. Tak? No ustaw kataklizm. I nie wiem, ja to kliknę. No dobra, to jesteśmy, nie? Ja będę miał słuchawkę ściągniętą i ciśniemy. O, jeszcze ktoś dołączył. Powiedział, że z 30 minut, ale może dłużej. No to grajmy tą jedną tak na pół. Dobra, moi drodzy, teraz gramy już na pełne, już wiemy, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi. Są kataklizmy na mapie kataklizm, powiedzmy sobie. No dobra, mniej więcej wiemy, o co chodzi. Trzeba wykonywać te zadania tutaj po drodze. Przy okazji uważając na to, żeby nas nie zabił ten sztorm. I to jest chyba mój największy problem, jak do tej pory, bo ja nie byłem w stanie powiedzieć, kiedy on zabija, kiedy nie. To jest to, co mamy na górze pod paskiem z tymi z przeciwnikami, nie? Dobra. Więc ja jej będę rozwalał tutaj z góry sobie. Dobra, już nic nie zrobię. Coś do mnie strzela. Nie mam ten damage, powiem wam, mam taki średni dość. A my to możemy już zamykać? A my to już możemy zamykać. Aha, no ale to się... Gdzie jestem? Czemu nie mogę się ruszyć? To jest. Dobra, czyli my musimy je zamknąć. To oczywiście rozwalając po drodze. Jakiś mały damage mam. Dobra. Dobra. Kolejny tu. Ja powinien w ogóle ammo zebrać, bo wydaje mi się, że broń, którą mam, ten pistolet. Nie da się. Dobra. Strefa, strefa, strefa. Dobra, mamy to. Ach, kurde, myślałem, że zbiorę to życie i mi się uda. O Jezu, już mnie podnosi, ale on też dostanie strzała i się zaraz pozbiera, nie? Znaczy poskłada. O kurde, jaki bydlak. Ale bydlak. Ale nas robi. Masakra. Najwięcej punktów w rozgrywce miałem ponad 90 tysięcy. No, zobaczymy, czy to się da pobić. A, kataklizm szybko rozwalić, żeby nas nie zabił i jedziemy dalej. Dobra. Okej. O Jezu, coś mi tutaj... No właśnie. Idę do Kondzia. Ja się tutaj skupiamy tu. Zaraz będę leżał. No, czekajcie. Okay.
Oh, is that it? Yeah. And then we've got the big bar right now. So we've got that. Oh, here we go. Right, try and get the next one off. Dobra. Okej. Tam jeszcze jeden. Coś mi się stało. O, dobra, żyć kasę zbiorę. Storm. Dobra. Dobra, zamykamy te. Kondzio, zamykaj te pilary, one są na czas, wiesz? Trzeba je wszystkie naraz, no dokładnie, zamknąć. Może się ustawmy przy nich tak, żeby każdy miał, wiesz, widział swoje i je tam prostował jak trzeba. No ale one się, wiesz, zaraz odblokowują. Dobra, ja zamykam jednego. No i co? No tu obok mnie jest. Na przykład jeden. Kurde, nas jest czwórka, to powinno być już dawno zrobione, ale widzę, że oni patrzą na nie i ich nie zamykają, wiesz, ci nasi koledzy tutaj. Da się w tej grze jakoś pisać? A coś zaznaczać? Bo oni nie wie, tego się w dwójkę nie da zrobić, a to robiłem przez pół godziny z typem. Dobra, no może nie przez pół godziny, ale... Dobra, niech oni to skumają, że to trzeba, bo to przecież nie do zrobienia będzie. Dobra, Kondzio, obstawiaj jakiś jeden kawałek i tyle. No to nie biegaj między, obstaw jakieś dwa i między tymi dwoma tylko biegaj, resztę olej. No ja też dwa zrobiłem. Oni niech zaczną ten. Ty bierz ten, na którym jesteś i ten bardziej... I ten dalej, patrz na niego, masz odblokowany. Jak go zrobisz, to wróć do tego poprzedniego, na którym byłeś. No teraz strzelaj. Masz... Stoisz plecami do niego. Dobra, mój się wysunął, ja go wsunę i już lecę do następnego, bo już wiem, że on się zaraz zrobi. Dobra, ja teraz jeszcze jednego na szybko zrobię, tak od razu, więc powinno być. Teraz powinno być, bo on się wysunął ten... Jeszcze nie. Kurwa. Nie mogę, po prostu tam u nich oni nie stoją przy tym, no przecież nie zrobimy tego w życiu. Co? No ale oni nie potrafią jednego nawet ściągnąć. Dobra, patrz na tego swojego, który ci się... Nie, ten ci się chyba wysuwał pierwszy, nie? O, Jezu Święty, dobra. A gdzie jest boss? Prowadź. Gdzie ty jesteś? Dobra, lecę za tobą. Dobra, to lecimy na bossa. Dobra, już tam leć, bo musimy się schować w tych kulach, żeby nas nie zabiło, nie? Trzeba w te strefy wlatywać. Oh, look.
Dobra. Chodź tu do mnie. No tu nad tobą. No, bijemy ich. Kurde, zabili mnie. Co się pytasz, co robimy? No, trzeba zabijać przeciwników, punkty robić. Co? Ale to jest quest. Bij tego latającego, bo nam nie da spokoju. Kurde, znów padłem. Nie wiem, może ja mam jakiegoś lewego, no coś mu tam dałem. No tak, no nie wiem, no może ja mam coś źle wzięte, no ale... Weź w tych latających tutaj. Co to kurde jest? A ty masz nad nimi trupią czachę? Nie? Kurde, bo ja mam pewnie jakiś power level za niski. Ale i tam się nie wybiera w tej grze pancerza. No gdzie się pancerz wybiera? No armor się wybiera, ale znaczy broń. To może ja mam broń wybraną. A nie wiem co mi. To masz czachy czy nie? Ja mam nad wszystkimi, nawet nad najmniejszym minionem. Mi się wydaje, że ja mam karabin jakiś lewy, bo moja snajperka robi 14 tysięcy damage, a karabin po 300. No tak, ale ona ma 5 naboi. Nie widzę cię w ogóle, gdzie wy jesteście? Widzę, że się mi zostawili. A da się broń zmienić w trakcie gry? Znaczy wiesz, ja ich zabijam, ale to jest takie lipne, bo no nie wiem no. Ile, jak strzelasz tą kulę na środku, to ile i damage'a zabierasz? Co? No już teraz zginęła, no tą co Storm robi. What do I like? Yeah. I like Ronu's Blade, but I play Interceptor. Wow. That will basically set them on fire, and then I'll combo them. I use main. Czekaj, co my mamy teraz zrobić? Aha, jeszcze oni tu są. No a w tych małych to ile im damage'a robisz? No, weź jakiś karabin, shotguna, czy co tam masz. Dobra, wiecie co? This is like where all your defenses will come from. Go back to the back. Right. Go back to weapons. No ja robię 500 do 800. Kryty robię po 900. To co mnie tu było? Coś mnie strzela z boku. Jest jakiś snajper? Czekaj, bo tam jest ten. Kondzio, widzisz te trójkąty? Nie trzeba coś tu naciskać? Ale co chcesz dostarczyć? Maybe this one can change something.
A tu jest taki fragment. I think Ramos is better. Yeah. Hey, you know, to co wiesz, co tu zrobić? Nie no, tu się nie da wejść w taki... Tu są te takie kryształy, ale nie można do nich wejść. No nie wiem, tu jest jeszcze na dole, ale to już jest chyba poza strefą. Tu jest na pewno coś do zrobienia. Echoes delivered, ale one mają pole siłowe. Umiesz je wziąć? Chyba, że... A, czekaj, czekaj, mam. Nie, nie mam. Kurde, to też jest zablokowane. Na jakich punktach? O, fuck, ja ginę. A nie, nie ginę już, to nie wiem, o co chodzi. Jakby nie da się ich podnieść, nie? Może strzelić przez nie. Może, czekaj, no to przelecę przez nie. Nie no, ty! No nie wiem. Kurde, no nie mam pojęcia. Nie ma się kogo zapytać. O, po, chodź, chodź, chodź! Trzeba stanąć obok niego, chodź do mnie. Stanąłem i pole się zlikwidowało. No, idź, idź, idź. Idź do niego, kondzio. No do tego obok. Masz go? I odnieś go. Tylko nie wiem gdzie. A ja już lecę drugiego nacisnąć. Dobra. Nacisnąłem drugi, chodź do mnie. Dobra. I odnieś go, a ja już trzeci robię. To my po prostu tacy głupi byliśmy. Dobra, jestem przy trzecim. No tutaj obok mnie, tam. Dobra, idę do czwartego. Dobra, nacisnąłem czwarty. Trochę nie wiem, gdzie jest piąty, wiesz? Gdzie ty biegniesz? Wracaj, wracaj. Dobra, nie wiem, gdzie jest ten ostatni portal. Tu gdzieś na dole może być? Tu jest kabel, widzę go. O kurde, pod wodą, nie zdążymy tego zrobić w 4 sekundy. Dobra, ale teraz to już kumam, o co chodzi. No. Dobra, to niezłe nawet było. No dobra, na koniec skumaliśmy, o co chodzi. Są różne te kataklizmy. Widzieliśmy bossa, widzieliśmy tutaj te, no, taką zagadkę, że tak powiem. Wszystko polega oczywiście na biciu. No ja bym jednak liczył na fabułkę, zaraz do skądziem siądę i coś skomentujemy, nie? A tu muszę gdzieś przerwać nagrywanie. Start and stop, Alt F9.